Podczas drzwi otwartych w elitarnym studium służb ochrony Delta osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się wszystkiego o pracy ochroniarza i programie szkoły. Ponadto odbyła się prezentacja broni oraz pokaz samoobrony. Szeroka oferta przyciągnęła wielu młodych włocławian. Sprzęt, który wykorzystujemy w naszej pracy, czy w doskonaleniu, kształceniu, szkoleniu, jest najwyższej jakości. Własne magazyny broni palnej, tej broni jest naprawdę, że tak powiem, w naszym posiadaniu bardzo dużo. W działaniu pracowników ochrony ważna jest znajomość przepisów, oczywiście też przepisów prawnych, znajomość przepisów w oparciu o ustawę o ochronie osób mienia, oczywiście znajomość przepisów z dziedziny prawa karnego, także wszelkich innych przepisów, które regulują tę działalność. Jak się okazuje, praca ochroniarza to nie tylko zawód dla mężczyzn. Profesją tą zainteresowanych jest coraz więcej kobiet, a szkoła Delta umożliwia im profesjonalne kształcenie. Myślę, że po ukończeniu takiej szkoły każda dziewczyna będzie się czuła bezpiecznie, bo różnie to bywa na ulicy, wie pani, zdarzają się różne, będzie umiała się obronić, bardzo dobrą znajomość prawa będzie wiedziała, bo bardzo dużo można się nauczyć i polecam naprawdę jako bardzo. Ważną informacją jest, że po ukończeniu nauki szkoła swoim kursantom gwarantuje pracę, a także staże w Wielkiej Brytanii. Na relację z drzwi otwartych w elitarnym studium służb ochrony Delta zapraszamy w czwartek o godzinie 17:35. Elitarne studium służb ochrony Delta ma dla swoich kursantów szeroką ofertę. Sprzęt, który wykorzystuje, jest najwyższej jakości, a pakiet zajęć bogaty w szkolenia niezbędne do uzyskania odpowiedniego przygotowania do zawodu. To, co gwarantujemy, powiedzmy, w ramach opłaty czesnego, to są podręczniki do wszystkich przedmiotów ujętych w programie nauczania. Są to szkolenia strzeleckie w każdym semestrze. Są to także egzaminy semestralne i poprawkowe, wydawanie jakichkolwiek dokumentów, identyfikatory, koszule mundurowe, które obowiązują u nas w szkole. Także specjalistyczne stroje do ćwiczeń, wszystko otrzymują nasi słuchacze w ramach opłaty czesnego. W działaniu pracowników ochrony ważna jest znajomość przepisów, oczywiście też przepisów prawnych, znajomość przepisów w oparciu o ustawę o ochronie osób mienia, oczywiście znajomość przepisów z dziedziny prawa karnego, także wszelkich innych przepisów, które regulują tę działalność. Oczywiście przedmioty, których tutaj nauczamy, to jest także przedmiot, który ja prowadzę w ramach organizacji IBA. Jest to przedmiot ochrona osób. Są to przedmioty takie jak konwojowanie, taktyka i dokumentowanie działań ochronnych. Wszystko, co dotyczy ochrony mienia. Także wszelkie kwestie dotyczące kryminologii, kryminalistyki, przedmioty, które mają w tym programie zagadnienia ekonomii, organizacji i zarządzania. A obok tego wyszkolenie strzeleckie podstawowe, trening taktyczno-techniczny, techniki szybkiego dobywania broni, to wszystko, z czym może nasz absolwent w przyszłej pracy spotkać się. Jeżeli tego nie dokonamy, nie ma możliwości oddania strzału przez ściągnięcie języka spustowego, ponieważ na suwawę nie znajduje się amunicji. Słuchacze przechodzą dwuletni cykl szkoleń z podziałem na semestry. Przez ten czas kursanci zdobywają m.in. umiejętności posługiwania się bronią. W elitarnym studium służb ochrony Delta posiadamy wszystkie rodzaje broni, które są używane w każdej agencji ochrony osób i mienia, począwszy od broni krótkiej, palnej, poprzez pistolety maszynowe i strzelby gładkolufowe. Najbardziej popularną bronią u nas, jak i na rynku pracowników ochrony i wszystkich agencji ochrony, oczywiście jest Glock, CZ-ka, 75, 110, Glock 17, 19, pistolet maszynowy 98, 64 oraz strzelba gładkolufowa typu Mosin. Szkolenie ma na celu, jak i całe tutaj nauka w elitarnym studium służby ochrony Delta, zgodnie z ustawą o oświacie oraz ustawą o broni i amunicji, ma na celu przygotowanie słuchaczy do znakomitego posługiwania się bronią w warunkach zagrożenia. Nie jest to jednoznaczne z uzyskaniem odpowiednich dokumentów, które będą pozwalały mu na to, aby przyszły pracownik ochrony, a w tej chwili słuchacz elitarnego studium służb ochrony Delta, posiadał broń osobistą. Jest to tak zwana broń na okaziciela. Czyli w momencie, kiedy uzyska licencję pracownika ochrony fizycznej, przystępując do egzaminu państwowego, może ubiegać się o legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. Jeżeli zatrudni się w agencji ochrony, która posiada status SUFO lub WSO, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, może ubiegać się o legitymację do dopuszczenia posługiwania się bronią. Wówczas może to jest tak
zwana broń na okaziciela. Może posługiwać się nią w zakresie i wyłącznie wykonywania obowiązków służbowych, czyli od momentu przyjścia do pracy do momentu zakończenia pracy zgodnie z swoją kartą czynności, które jest danej Agencji Ochrony. Ważnym elementem nauki w elitarnym studium Służb Ochrony Delta jest kurs samoobrony, przydatny nie tylko w pracy zawodowej, ale i w codziennym życiu. Zajęcia w sumie trwają od 2 do 3 godzin lekcyjnych. Jak Państwo widzą, kosztują troszeczkę wysiłku. Staram się urozmaicić, aczkolwiek samoobrona nie jest łatwym przedmiotem i na początku nie jest zbyt interesująca, ale z biegiem czasu każdy się przyzwyczaja. Na pierwszych zajęciach już poznajemy elementy samoobrony, aczkolwiek staram się skupić na sprawności fizycznej słuchaczy, bo jak wiemy, różnie młodzież jest przygotowana fizycznie do zajęć, także najpierw staram się wzmocnić fizycznie, a potem przechodzę do elementów samoobrony. Służb ochroniarskich coraz chętniej zasilają kobiety. Jak mówią, przejście szkolenia nie jest łatwe, ale daje olbrzymią satysfakcję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy kobiety mogą również znaleźć dla siebie miejsce w takim całkowicie męskim zawodzie? Oczywiście, że można. Ja wiem, na przykład na zabezpieczeniu technicznym w jakiejś firmie ochroniarskiej. Oczywiście mogą też pracować w różnych grupach interwencyjnych, no ale to już jest taki szczebel, bo ciężko jest się dostać. Proszę powiedzieć, Pani już jest na czwartym semestrze, tak. Czyli końcówka, to może Pani powie, czy trudno było zdobyć wszystkie umiejętności? To znaczy, raczej tak, bo trzeba bardzo dużo dobrze znać prawo, szczególnie karne, prawo pracy, administracyjne, bardzo dużo jest tego prawa, ale wszystko można się nauczyć, można wiedzieć. A jak z umiejętnościami technicznymi? Technicznymi, no w miarę dobrze. Mamy bardzo dużo godzin samoobrony, można się naprawdę bardzo dużo nauczyć. Teraz się powoli złożę, żeby było widać, jak to wygląda. Atak, uderzenie. Czyli jednoczesny blok ręki z uderzeniem w twarz. Bardzo istotną informacją jest zagwarantowanie pracy dla wszystkich, którzy ukończą szkołę oraz staże w Wielkiej Brytanii z możliwością podjęcia tam pracy. Dlatego wszystkich zainteresowanych tą profesją zapraszamy do elitarnego studium Służb Ochrony Delta.